Stój przed aparatem, łapko. Witamy ponownie. Plan dzisiejszej imprezy jest taki, że w pierwszej części imprezy będziecie mogli wziąć udział w konkursie rowerowym. Rower, na którym stoję, jestem tu w cieniu, czy może mnie widać. Więc rower z którego będzie można skorzystać. W części drugiej będą konkurs związania węzłów różnych. W międzyczasie widzicie, tu jest łódka ratowników ostrołęckich. Będzie można tutaj skorzystać z porad, zapisać się do WOPR-u, popytać się o pierwszą pomoc i będzie można później skorzystać z fantoma i poświęcić sobie RKO. Aha, i to jest najważniejsze. Mamy bardzo dużo nagród. Dzisiaj różnych nagród dla wszystkich prawie. Więc będzie można te nagrody wygrać lub wylosować. Każda osoba, która będzie udział w konkursie, będzie mogła otrzymać fajną nagrodę. Sponsorem nagród jest firma PIL oraz pizzeria Calabria. Do wygrania 3 pizzy między innymi. Mamy też tutaj lody oraz całe wielkie pudło różnych fajnych gadżetów. Miłej zabawy. Zapraszam na konkurs rowerowy przed wejściem głównym do szkoły. A to teraz jest? Tak. Ale były pyszne lody, pyszne lody. Po prostej wracasz? I po prostej? Wiedz. Po prostej jedziesz. Pani Baczewski, czekam dalej na obiecaną Belgijkę. No bardzo fajny piknik. W końcu w ogóle zaczęło coś się dziać. Pandemia się skończyła, możemy się bawić. Tutaj uczniowie są super. Najbardziej to w ogóle podoba mi się Julka z mojej klasy z pierwszej C, bo ona dużo pomaga. Pracuje w stoliku sędziowskim i zlicza punkty przy konkursach. Jest w ogóle super. Nawet muzyka gra, która zagłusza trochę co mówię, ale na pewno wiecie o co chodzi. Fajna szkoła, super ludzie, atmosfera jest na luzie. Pogoda jest szkodowa, dziękujemy dyrekcji, że pozwolili nam zorganizować taki piknik. Dziękujemy. Zobaczył górę w tej i pojął dobrze w nich, lecieć w nich nie pływa. Chciałby nowy kost znieść, zanudził świętą rzecz. No i tyś człowiek, że rodzina to jest siła. Jedzie pociąg z daleka, na nich błogo nie czeka. To my to, łaskawy, byle nie do Warszawy. Powiemy, że nie, byle nie do Warszawy. Nic nie robić,
mieć zmartwień. Chłodne piwko w cień pić, leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być. A prywatnie być blondynem, mieć na głowie włosów las i na łóżku baldachimem robić coś nie jeden raz. Jak to powiedział Ryszard Kapuściński, nie cytuję, mówię swoimi słowami, w wojnie nikt nie jest wygranym, są tylko przegrani moralni. Dziękuję. Bawimy się świetnie, zabawa jest przednia, pogoda nam dopisuje, cały parkiet parkingowy tańczy i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Jak to mawiał Jerzy Waldorf, muzyka łagodzi obyczaje, a my korzystamy z tej zasady i razem bawimy się najlepiej w całej Ostrołęce. Ja chciałam podziękować bardzo samorządowi szkolnemu za zorganizowanie pikniku szkolnego w dniu dzisiejszym, bo była to inicjatywa uczniów, żeby trochę zintegrować społeczność szkolną. Uważam, że w pierwszym liceum są wspaniali uczniowie, którzy wiedzą, po co chodzą do szkoły, ale trochę po zdalnej edukacji chcieliby odbudować relacje i myślę, że to dzisiaj się choć trochę udało. Dobrze, dobrze jest, chłopaki dobrze robią. Pozdrawiam pierwsze Elo, dobry przekaz leci. Michał, jak się bawisz? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Dawaj. Dobra, bardzo przykro mi to mówić, ponieważ zbliżyliśmy się powoli do końca i czas powiedzieć podziękowania dla tych wszystkich, którzy tworzyli dzisiejszy piknik. Przede wszystkim dzięki dla was, bo naprawdę wy stworzyliście tutaj świetną atmosferę. Oczywiście nie zawaham się wspomnieć również o panach Markach, którzy cudownie rozwinęli atmosferę, uczuć nas także breakdance'a. Dziękuję także wszystkim partnerom, przede wszystkim sklepowi Primo oraz pizzerii Calabria. Dziękuję panu Baczewskiemu jeszcze raz za zorganizowanie wspaniałych lekcji pierwszej pomocy, konkursów DS-ów, konkursu rowerowego i wszystkiego, czego tylko się da. Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Dziękujemy za świetną zabawę oraz dziękujemy za to, że postanowiliście spędzić z nami ten czas. Było naprawdę świetne.